Hej, z tej strony Natalia i witam was w pierwszym vlogu na moim kanale w 2023 roku. Na samym wstępie chcielibyśmy życzyć wam wszystkiego najlepszego, żeby ten rok był lepszy niż poprzedni, żebyście wytrwali w swoich postanowieniach, bo zawsze jest tak, że na początku się tego pilnuje, a później im dalej... Przestań, Natalia, widzowie, nie róbcie sobie żadnych hardkorowych postanowień, na spokojnie i... Nie mówię, że to muszą być hardkorowe. Nie, no ja wiem, Natalia, ja się śmieję, bo te postanowienia to jest fajna sprawa, tak wbrew pozorom. Właśnie, jakie mieliśmy w poprzednim roku? Chyba, nie wiem. Chodzili na siłownię. No i chodziliśmy z 3 miesiące, ale nie, chodziliśmy. Na początku 3 miesiące i później jeszcze mieliśmy taki okres, a, chodziliśmy. No tak, ale potem... 2 miesiące później jeszcze chodziliśmy. Ale potem, wiadomo, jak się skończyło. Generalnie ten film zaczynamy nagrywać 31 grudnia, ale my razem z Karolem pogodziliśmy się, że ten Sylwester nie będzie najlepszym Sylwestrem w naszym życiu. No, zdecydowanie. Dlaczego nie będzie to najlepszy Sylwester w naszym życiu, za chwilę wam opowiemy, ale w ogóle po ponad tygodniu czasu dopiero wróciliśmy po świętach do domu. Tak, dzisiaj w nocy. Właściwie to... Właściwie to dzisiaj rano, bo byliśmy o 6 w domu. No, chwilę przed 6. O 6 już spaliśmy, ale... Posłamie. Dobra, ja nic nie mówię. Jeśli na bieżąco oglądacie nasze filmy, to wiecie, że najpierw byliśmy u naszych rodziców, później byliśmy w Krakowie, a wczoraj jeszcze byliśmy w Łodzi. I właśnie przez to, że zajechaliśmy do Łodzi, około 23 chyba wpadliśmy na pomysł, żeby odpalić live'a na TikToku. I wiecie, mówimy sobie, a pewnie nikogo nie będzie, bo jest godzina 23, odpalimy sobie na pół godzinki i wrócimy do domu. A to, co zrobiliście, przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Tak, generalnie robiliśmy live'a na TikToku Sweet Planet i okazało się, że w piku było 5 tysięcy osób, a średnia widzów to było 3,5-4 tysiące non-stop, aż do drugiej, bo po drugiej skończyliśmy tego live'a. Mówię, że nasze pół godziny przedłużyło się do prawie 2 godzin. No ponad 2 godzin, prawie 2,5 godziny. Zanim jeszcze się zebraliśmy, ogarnęliśmy trochę magazyn, to wyjechaliśmy po drugiej z Łodzi. No. Byliśmy około 6 w domu. Ale dzisiaj rano mieliśmy niemiłą pobudkę, bo około godziny 11 Karol mnie obudził, powiedział, że jest mu mega zimno i faktycznie miał tak zimne ręce. Nie mogłem się nagrzać w ogóle, w żaden sposób. Zmierzył sobie temperaturę i okazało się, że miał 37,5. W poprzednim filmie, jak byliśmy w Krakowie, poszliśmy do apteki, bo coś nas powoli zaczynało rozkładać, ale jak wypiliśmy ten syrop, to na drugi dzień czuliśmy się już super. Nie mieliśmy mega kaszlu w ogóle nic, a dzisiaj nas tak rozłożyło. Ja w ogóle mam taki głos. Masz taki kaszel, teraz tego widzowie nie słyszą, ale ja na tutaj tak daje. Że aż po prostu całe płuca mnie bolą. Karol kaszle podobnie, ale Karolowi jeszcze doszła ta gorączka. Zaraz muszę zmierzyć, Natalia, ile mam tak z ciekawości, bo czuję, że znowu jest mi zimno. Dlatego jak widzicie, nasze stylówki nie są zbyt sylwestrowe, bo mamy na sobie bluzy. Ja mam bluzę, Karol też ma bluzę i spędzamy naszego Sylwestra w domu przed telewizorem. Nie pamiętam, Natalia, kiedy ostatnio tak spędzaliśmy. Chyba nigdy, zawsze co roku coś robiliśmy, no. A no nie ma wyjścia, jesteśmy chorzy, więc nigdzie nie idziemy, siedzimy na chacie i... Nawet nie wiem, Natalia, czy coś będziemy pili, chyba mi się nie chce. Ale żeby ten odcinek nie był taki smutny, to w dzisiejszym filmie zrobimy sobie takie mini podsumowanie 2022 roku. Przyjrzymy sobie jakieś zdjęcia w telefonie, pokomentujemy i powspominamy. Ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapkę w górę, a ty, Karol, idź, bierz temperaturę, bo chyba trzeba jakieś leki wziąć. No, jest taka szansa. Dobra, słuchajcie, termometr już mi pika, temperatura zmierzona. O kurde. Więcej? No, 38,2. Patrzcie na to, no ja czułem, że jest mi zimno, ale nie myślałem, Natalia, że aż tak mi skoczyła temperatura, bo rano jak się budziłem, miałem 37,4 i wtedy było mi mega zimno, teraz też jest mi zimno, ale no mam prawie, Natalia, 1 stopień więcej, więc zapowiada się... No i zapowiada się super Sylwester, widzowie. Oho, Natalia zrobiła mi już teraflu, ale w międzyczasie jak je robiła, czyli jakieś, nie wiem, 5 minut, jak widzicie, temperatura znowu mi skoczyła i chyba Natalia przestała działać te tabletki, które brałem o 11, tak mi się wydaje, bo strasznie szybko to rośnie. Więc musimy wypić chyba najbardziej niedobrą rzecz na świecie. Nienawidzę teraflu, mnie wzdryga jak to piję, ale jest... Jezu, ja powiem coś bez kaszlenia. Jest lifehack, napijcie tego specyfiku, a mianowicie nie róbcie wrzątku, tylko wlejcie taką letnią 60 wodę. 60 stopni. 60 stopni. Na czajniku, no. To co, Natalia, z róweczką, nie? Nasze drinki sylwestrowe w tym roku. Z kitu, no. Jak ja tego nie lubię, nie? No dobra, im szybciej, tym lepiej. Nie, żartowałem, to nie działa. O, jak fajnie to rozgrzewa. Mhm. Aż mi tak dreszcze znikają, czuję. Okej, leki wypite i Karol, dasz radę, tak? Dam radę. Ja stwierdziłem, żebyśmy teraz nagrali podsumowanie poprzedniego roku, bo nie wiem, czy potem, wiecie, nie będę spał i w ogóle, bo ta gorączka mnie rozkłada, ale zacznę, Natalia, od 1 stycznia i pierwsze zdjęcie... To zdjęcie telewizora z nowymi stawkami mandatów. Tak, w tym roku pojawiły się wyższe mandaty i właśnie, nie udało nam się nie zdobyć żadnego mandatu. Czyli możemy to traktować jako sukces. No, zdecydowanie. Tutaj a propos mandatów, trochę nawiązania, bo nasza Becia była pierwszy raz na lawecie. Tak, wtedy mandatu żadnego nie dostaliśmy, po prostu tam była mała kraksa z oponą, ale szybko została naprawiona, więc o tyle dobrze, no ale właśnie, musieliśmy, słuchajcie, do salonu pojechać na lawecie. Kolejne zdjęcie jest imprezy Rafała i Sylwii, tak, z 30 urodzin i w ogóle, Karol, my dzisiaj powinniśmy tak wyglądać, wymalowani, wystrojeni, no z kieliszkiem, a nie w bluzach w domu i z tabletkami. Tutaj widzowie nagrodę Natalii za 100 tysięcy subów, jest to przycisk z YouTube'a. Przycisk. No tak, no pierwszy, mamy nadzieję, że nie ostatni, bo za milion jest kolejny, więc zostawcie subika tutaj dla Natik, żeby kiedyś odebrała ten większy. Pod koniec lutego też było ważne wydarzenie, bo
pierwszy raz pojechaliśmy na tak egzotyczne wakacje, bo wyjechaliśmy do Dominikany. Tak, to jest generalnie 28. Tutaj był hotel, jak byliśmy na lotnisku w Warszawie. Następnego dnia lecieliśmy, ale no to była fajna podróż. I wtedy właśnie, tak, jeszcze się nie spodziewałeś, co się tam wydarzy. To jest pierwsze zdjęcie po wylądowaniu na Dominikanie. To jest 1 marca, czyli tam byliśmy właśnie od 1 marca i... I tutaj widok jest niezaciekawy, bo po drugiej stronie były palmy i wszystko, co robiło takie wow, nie? Tutaj dobrze to widać, to jest jakby druga strona. To już jest samo lotnisko, na którym właśnie wylądowaliśmy i zupełnie inna pogoda. Od razu był podmuch upału. Na kolejnych zdjęciach widzicie, jak wyglądał nasz hotel, był mega ładny. Tak, to był no jeden z najlepszych hotelów. Najładniejszy hotel, w jakim byliśmy. Tutaj pierwsza kolacja w tym hotelu. Jezu, Natalia, jakie tam było dobre jedzenie, pamiętasz? Mega było dobre, no. Kolejne zdjęcie też pochodzi z Dominikany i tutaj płynęliśmy na wyspę Saone. Tak, to była wycieczka nasza. Jak będziecie kiedyś właśnie wybierali się do Dominikany, to polecamy wykupić, bo mega widoczki. O, i tutaj dobrze je widać. Tak mniej więcej wyglądała ta wyspa, no coś niesamowitego. I tutaj masz ananasa i to były najlepsze drinki. Oni tak. mieli tego ananasa, takie smoothie robili, dolewali alkoholu i to było przepyszne. Tak, to był, no, niezwykły drink w niezwykłym miejscu. Kolejne zdjęcie to chyba najważniejsze wydarzenie z tego roku, czyli nasze zaręczyny. Nie, no śmieję się, najważniejsze zdecydowanie, 8 marca. To było łatwo zapamiętać, dziękuję. Tak, chyba końcówka naszego wyjazdu, ja tak zwlekałem z tym, bo już na początku nie miałem kiedy tego zrobić, a potem chciałem już poczekać właśnie na Dzień Kobiet i no to niczego się spodziewałaś, nie? Ja no nie wiem, jakim cudem. Mówiłeś mi zawsze, że nie oświadczyliśmy się na wakacjach. No właśnie specjalnie to mówiłem, żebyś się nie spodziewała i to zrobiłem. Co ciekawe, jak wysłaliśmy to zdjęcie rodzicom, to Karla mama napisała, że o, Natka, odpadł ci paznokieć i w ogóle nie zauważyła pierścionka, który był na moim palcu. To był hicior, w ogóle Natalia ma takie paznokcie, że faktycznie wygląda trochę tak, jakby odpadł ten paznokieć. Tak, bo był tutaj malowany od dołu, tak? No, ale no moja mama nie zastrzeliła, że na ręku jest pierścionek, czujecie? Po powrocie 18 marca mamy zdjęcie z Becią i tutaj minął dokładnie rok, odkąd odebraliśmy nasz samochód z salonu. Ja wiem, że to jest nienormalne, żeby robić takie zdjęcia z samochodem, ale nie komentujcie, okej? W kwietniu miała miejsce też mniej przyjemna rzecz, czyli spalenie bezpiecznika i trochę stresu wtedy było. Tak, to prawda. O, mieliśmy jakiś taki mini pożar, właściwie no zwarcie w naszych bezpiecznikach, ale na szczęście nic się nie stało, chociaż jak widzicie, ślad jest. W tym roku odwiedziliśmy też kilka nietypowych noclegów i tutaj jest zdjęcie z bańką i ten film jest najpopularniejszym filmem na moim kanale, z tego jak spędziliśmy tam noc. A propos noclegów, to dalej, 17 maja byliśmy, jak widzicie, w pływającym domku na jeziorze. Nagrywaliśmy wtedy 24 godziny na mój kanał i no było też było ciekawe przeżycie. 22 czerwca razem z Karolem pierwszy raz w życiu wybielaliśmy zęby. Tak, to była fajna, to była dobra decyzja, bo efekt był naprawdę spoko, długo się też utrzymywał. Ja w sumie w tym roku nadal chyba bym to powtórzył. Na kolejnym zdjęciu jesteśmy na baby shower młodej. Tak, bo tu już było wiadomo, że to będzie dziewczynka, więc... Tak, dlatego są takie balony z tyłu. Tak, Rafał z Sylwią zrobili baby shower. No i w lipcu wyruszyliśmy na kolejne wakacje, tym razem do Barcelony i były w sumie to nasze takie pierwsze wakacje latem, gdzie spędziliśmy je w mieście. To a prawda. Nie w takim typowym hotelu all inclusive. I to było mega fajne. Tutaj wiadomo, więcej zdjęć z Barcelony, ale tego nie będziemy wam pokazywali, bo to wszystko widzieliście na vlogu, dlatego że no, nagrywaliśmy vlogi na kanał Natalii. W sierpniu nagrywaliśmy też odcinek na kanał Karola, gdzie spędzaliśmy 24 godziny w basenie to i prawda. To też było całkiem ciekawe doświadczenie. Na kolejnym zdjęciu widzicie skacowanego Karola po pępkowym. Tak, to było pępkowe, tutaj już młoda się urodziła, więc świętowaliśmy. A czekaj, 10.20 ty już wstałeś? No, więc... Chyba Kari cię obudziła, bo to aż niemożliwe. Możliwe, ale pamiętam nie, że wtedy dobrze się czułem następnego dnia, nie było jakoś tam źle. A, ale chyba masz rację, Natalia, tu jest zdjęcie z Kari, więc to faktycznie mogła ona mnie obudzić. Po tygodniu wróciliśmy do Łodzi tym razem i pojechaliśmy naszą pierwszą w życiu galę Fame MMA. Tak, to była nasza pierwsza i ostatnia póki co gala, którą widzieliśmy na żywo. Wtedy też pierwszy raz zobaczyliśmy młodą i tutaj wujek Karol nawet ją trzyma na zdjęciu. Tak, no faktycznie, bo na pępkowym nie widzieliśmy młodej, dopiero tutaj się z nią spotkaliśmy i no pierwsze wspólne zdjęcie, jak trzymam młodą na rękach. I tego samego dnia dalej też dostaliśmy pierwsze próbki logo do Sweet Planet, bo już we wrześniu pracowaliśmy nad naszym sklepem, więc no chwilę to trwało, 2 miesiące w sumie, od chyba rozpoczęcia do odpalenia naszego sklepu. Tutaj macie jak miały wyglądać pierwsze logo, ale ostatecznie skończyło się na, o mniej więcej czymś takim, nie, bo tutaj jest takie niedorobione. Troszeczkę było zmieniane. W październiku robiliśmy już pierwsze zakupy do magazynu i tutaj jest wspaniały paleciak. Tego w sumie nigdy wam chyba nie pokazywaliśmy, ale... No bo wtedy nie nagrywaliśmy filmów z tego, bo nie mogliśmy wam zlikować. No właśnie, więc teraz widzicie, tutaj paleciak wszedł do samochodu jakimś cudem, ale jest z nami do dzisiaj. Tutaj mamy zdjęcie jeszcze pustego magazynu, praktycznie nic nie było, tylko śmietniki, szafa i regały. Tak, ale się zmieniło, nie? Teraz tam jest... Tyle się dzieje, że to jest szok. O, tutaj 16 października ktoś dopiero wrzucił choinkę chyba u nas na osiedlu i Natalia właśnie, a propos, my w tym filmie choinkę autujemy. Ta, nie ma opcji, ja już w ogóle jak ono wygląda, potem wam pokażemy. Zaraz wam pokażemy, no. Tutaj mamy zdjęcie z Zakopanego, była to nasza trzecia podróż w tym roku, tym razem kamperem, pierwszy raz w życiu. Tak, pierwszy raz w życiu, ciekawie było, nie? Bardzo dużo wtedy zwiedziliśmy. Dużo zwiedziliśmy. Polska, Słowacja, Czechy. I zupełnie inaczej zwiedziliśmy, więc fajny przyjdzie taka jazda kamperem. Tutaj 3 listopada i prezent na moje urodziny od Natalii. Jak widzicie, Natalia wykupiła mi właśnie BMW M3 na dobę, więc fajny samochód, nie? Trafiony to był prezent. To był trafiony bardzo prezent. Tutaj moje 25 urodziny, a z twoimi co? Nie mamy pokazaliśmy zdjęcia. Mamy chyba zdjęcie.
zdjęcie, czekaj, się odkopię. No i udało się dokopać do mojego urodzinowego zdjęcia. Tak, żeby nie było, Natalia też miała, więc wszystko się zgadza. No i 11 listopada też bardzo ważny dzień, ale nie tylko dlatego, że jakby było święto, tylko też dlatego, że wtedy otworzyliśmy nasz sklep. Tak, otworzyliśmy Sweet Planet, więc tutaj są, że widzicie, produkty ustawione. I wtedy jak było mało rzeczy, Karol. No właśnie, nie? Teraz mamy... Teraz to jest tak zawalony magazyn, w ogóle bez porównania. Tutaj widać, co się działo po otwarciu. To są skompletowane zamówienia, które pakowaliśmy osobiście. Byliśmy tam 3 dni chyba na magazynie, wszystko pakowaliśmy, bo nie spodziewaliśmy się, nie? Takiego zainteresowania. Nie spodziewaliśmy się i jak zmienił nam się system, to jeszcze tak. Były kartki, w ogóle tak poszliśmy do przodu, że to już szok w te 2 miesiące. Cud, że tutaj żadna paczka się nie pomyliła. To naprawdę był cud, bo było tak wszystko na chaosie ogarniane, ale udało się, teraz już jest wszystko luks dopracowane. No i tutaj już grudzień, bo od listopada do grudnia robiliśmy bardzo mało zdjęć, bo nie mieliśmy czasu na nic. Tak, wszystko robiliśmy związane ze Sweet Planet. Tak, to prawda, Sweet Planet nas trochę tutaj pochłonęło, więc no fotek nie mieliśmy za bardzo żadnych, ale to zdjęcie sprzed tygodnia ze świątu moich rodziców. Tutaj jeszcze zdjęcie z najmniejszego apartamentu w Krakowie, tak? W którym niedawno byliśmy. 2,5 m2 miał, nie? Film u mnie na kanale też był. Tutaj Natalia w Króliczej Kawiarni też z ostatniego filmu w sumie, tak? Tak. To było, no. No i zdjęcie dzisiaj z godziny 4:03, bo jak widzicie po drodze tutaj do Trójmiasta, no stuknęło nam 50 tysięcy kilometrów w Beci. Tak w skrócie wyglądał nasz 2022 rok i jestem ciekawa, co przyniesie kolejny. No, działo się sporo, to był fajny rok. Czy najlepszy w naszym życiu? Ciężko powiedzieć, bo poprzedni wydaje też był super. Tak. Trzeba było się dobrze zastanowić, ale był na pewno fajny. Mam nadzieję, że kolejny to będzie. To jest zaręczyny, nie wiadomo, tak? Nie, no, to było super, nie? Ale zobaczymy, jaki będzie kolejny. A później Natalia idę zmierzyć temperaturę, bo czuję, jak mi się robi ciepło. I trzeba pokazać choinkę. No, jest trochę lepiej, bo jak widzicie, temperatura w końcu zaczęła spadać, czyli jednak tabletka i Teraflu chyba zaczynają działać. Mówiłam wam przed chwilą, że pokażę wam, jak wygląda nasza choinka. I od góry prezentuje się całkiem spoko, ale im niżej zjeżdżamy, tym bardziej widać, jak jest cała zwiędnięta. Tydzień nie była podlewana, jak nas nie było, więc troszkę się ususzyła. Poza choinką w naszym mieszkaniu uschły też gwiazdy betlejemskie, bo też nie miały po prostu dostępu do wody. I Natalia, ta choinka jest jeszcze dzisiaj z nami tylko dlatego, że ja jestem chory. Gdybym nie był chory, to już by była pewnie wyniesiona. Wiem, ale i tak ją chyba trzeba wynieść, bo serio brzydko wygląda. Myślałam, że będzie lepiej wyglądała po naszym przyjeździe. No, za długo nas nie było w domu. I z racji tego, że mamy godzinę 18:30, to wypadałoby zjeść obiad i ja, Karol, idę zrobić nam rozgrzewający rosołek. No i zrób, bo przyda się taki rosół na rozgrzanie. Się gotuje, ale żeby chociaż trochę poczuć sylwestrowy klimat, to przygotowałam taką mini sylwestrową przekąskę i to jest chlebek a la pizza. Generalnie to są takie kuleczki i w środku znajduje się salami i ser i jemy to z sosem czosnkowym. My to już kiedyś chyba pokazywaliśmy na filmie, czy nie? Pokazywaliśmy chyba to, jak Filipy były. No. Jak był Filip z Mariką i był mecz Polski wtedy. Tak, wtedy to jedliśmy pierwszy raz, ogólnie smaczne, tylko trochę mało tego wyszło, ale idziemy jeść i potem dobijemy rosołem. No dobra, nasz rosołek w końcu jest gotowy. Karol tutaj testuje i jaka ocena smaku? Mega spoko, ale powiem ci tak, że nie spodziewałbym się jeszcze kilka dni temu, że w Sylwestra o godzinie której? Prawie 22:00 będę jadł rosół chory. No dobra, mamy godzinę 23:30. Do nowego roku zostało nam pół godziny. Ja sobie siedzę, montuję film. Karol mi tutaj zrobił herbatkę, ale musi ona stać w bezpiecznej odległości od laptopa. I powiem wam szczerze, że jest to najdziwniejszy Sylwester w naszym życiu, bo ja sobie siedzę, montuję film, piję herbatę. Karol leży na kanapie i w sumie nic nie robi przez cały dzień. Wstawiliśmy tylko 2 franki prania. Teraz czekamy na godzinę 24:00 i Karol, ja sobie uświadomiłam, że my nawet nie wyjdziemy na balkon przez naszą choinkę. Dlatego fajerwerki chyba będziemy podziwiali z sypialni i może tam coś uda nam się dla was jeszcze nagrać. No i mamy to, słuchajcie, wybiła właśnie północ, więc mamy oficjalnie nowy rok 2023. Przywitany najdziwniej ever, ale nieważne. Ale przywitany. Nieważne, że chociaż fajerwerki widzimy. Ej, ładnie kurde strzelają. Ładnie, no. Zobaczmy się i do spania, Natalia. W takim razie 2023 rok rozpoczęty. Co prawda w bluzach, nieogarnięci, chorzy, ale... I jakie postanowienia na ten rok? Na wyzdrowieć przede wszystkim najpierw. Więcej podróży. Więcej podróżować, mniej się kłócić, zadbać o siebie trochę bardziej, bo... No. Żeby jeść regularnie, tak. Wstawać o normalnych godzinach. Ćwiczyć w ogóle, ale dobra, widzowie, to nie ma co. My idziemy teraz kopać się do łóżka. Zagra. No dobra, witamy was kolejnego dnia, mamy już nowy rok. My z Karolem czujemy się trochę lepiej, Karol już nie ma temperatury, ale ja mam takie zakwasy od kaszlu jak po jakiejś dobrej siłowni. Tak mi tutaj wszystko boli, że teraz bardziej boli mnie brzuch niż przeszkadza mi kaszel. No ja dzisiaj gorączki już nie mam, więc jest spoko, ale strasznie bolało mnie gardło. Jak ja rano wstałem, to ja nie mogłem przełknąć śliny. Teraz jest już trochę lepiej, bo wziąłem w ciągu dnia tam 2 tabletki, ale no jeszcze nie jesteśmy w pełni zdrowi. Ten film nie był zbyt emocjonujący, bo cały nagrywaliśmy w domu, ale no nie mieliśmy opcji, żeby gdziekolwiek wyjść, bo jesteśmy chorzy, nie chcemy nikogo zarazić. Ostatnio na kanale pojawiały się bardziej emocjonujące filmy, na przykład testowaliśmy najdroższy hotel w Krakowie. Tak, więc jak coś to sobie możecie po prostu nadrobić, to jeśli brakuje wam emocji w tym filmie. Mamy nadzieję, że w kolejnym odcinku będziemy już zdrowi, będziemy mogli wyjść z domu, ale teraz zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym. Na razie.